Rozwiązywanie równań w wielu krokach, czyli więcej niż dwóch, część zadań poświęcona zadaniom z ułamkami. Będą występowały tutaj nam ułamki zwykłe, notabene. Pierwsze sześć zadań. Popatrzmy sobie na nasze pierwsze zadanie. Co tu zrobimy? No, dużo jest mianowników. Dwójka, trójka, trójka, dwójka. Chcemy się jak zwykle pozbyć mianowników na dzień dobry. Dlaczego? No bo zauważ, te mianowniki są pod x-ami. Tego się trzeba pozbyć. No to pozbądźmy się tego. Jak pozbędziemy się tego? Można by pójść i inną drogą, ale ta jest tak naprawdę najwygodniejsza. Pokazuję zawsze najwygodniejszą drogę. Jak można, to tak robimy. Jak się pozbywamy? No mnożąc. Przez co pomnożymy? Możemy w pierwszym kroku pomnożyć przez 2, w drugim przez 3, ale pamiętasz, już wielokrotnie była podobna sytuacja. Najlepiej pomnożyć przez iloczyn tego, co mamy w mianowniku. W naszym wypadku przez 6. Popatrz, co się będzie działo. O, pierwsze mnożenie, drugie mnożenie po prawej stronie. Pierwsze mnożenie, drugie mnożenie. I jak się nam tu będzie skracać? Jedna dwójka, trzy dwójki, czyli 3 razy x, 3x. Jedna trójka, dwie trójki, czyli tutaj jest 2 razy 1, 2. Po prawej stronie jedna trójka, dwie dwójki, dwie trójki, 2 razy x, 2x. Jedna dwójka, trzy dwójki, 3 razy 1, 3. O, już mamy równanie bezułamkowe. Jak można, to trzeba do tego dążyć, no bo tutaj to już jest prosta sprawa. Pierwsza rzecz, co zrobimy? Przerzucimy x na jedną stronę, na tą, gdzie jest ich więcej. Widać, po prawej jest więcej, więc usuwamy te x z lewej strony, odejmując 2x od obu stron. Odejmuję od lewej strony i odejmuję od prawej strony. 3x odjąć 2x to jest 1x plus te 2, które zostaje. Tu x poszły do kosza, zostało 3. Teraz trzeba tylko się pozbyć tej dwójeczki, odejmując 2 od obu stron. Odejmujemy od lewej i odejmujemy od prawej. I po lewej zostaje nam x, bo dwójki się zniosły. 3 odjąć 2 równa 1 jest naszym pięknym pierwszym rozwiązaniem. Tutaj nie było zabawy specjalnie z ułamkami, bo myśmy je zlikwidowali tu na dzień dobry. No ale już dalej to już nie będzie tak wesoło. Popatrz, tu już się nie da takiego listu wykonać. Tu znowu trzeba się pozbyć mianownika, bo mamy x-y. I w liczniku, i w mianowniku, co gorsza, więc mnożymy obie strony przez 3x minus 1. Proszę bardzo, 3x minus 1, trzeba pisać ładnie w nawiasie, 2x plus 4, 3x minus 1. A co by było, gdybym napisał bez nawiasu? Kto wie, gdybym napisał tak, to bym tak naprawdę ten ułamek mnożył tylko przez minus 1, a przecież nie o to mi chodzi. Zresztą nie to napisałem tutaj, co będę robił w tym swoim sygnale za kreską. Po lewej stronie napisałem mnożenie, teraz po prawej 3x minus 1 razy 1 druga. Po lewej stronie ładnie się skraca, zostaje nam tylko licznik, czyli 2x plus 4, już mamy przyzwoicie, no a po prawej trzeba wykonać mnożenie. 3x razy 1 druga to jest 3x drugich minus 1 razy 1 druga to jest po prostu minus 1 druga. 3x drugich, jak można napisać inaczej? 1 i 1 druga x, proszę Państwa. Co nam od razu pozwoli łatwiej wykonać kolejny krok, bo niektórzy wątpiący mogliby się zastanawiać, gdzie x-ów jest więcej, no bo znowu mamy sytuację, gdzie x-y są po jednej i po drugiej stronie. Jak zapiszesz to w postaci liczby mieszanej, tak jak ja tutaj tu zrobiłem, to już wiesz, że 1 i 1 druga to jest mniej niż 2, czyli z prawej strony będziemy usuwali x-y, czyli odejmiemy od obu stron 1 i 1 druga x. Odejmujmy. Odejmuję od lewej i odejmuję sobie od prawej. 2 odjąć 1 i 1 druga to jest po prostu 1 druga x plus 4, a po prawej nam co zostało? Minus 1 druga. Ciach, kreseczka. Czyścimy teraz lewą stronę. Najpierw z tej czwórki, odejmując ją od obu stron. 1 druga x plus 4 minus 4 i tutaj minus 1 druga minus 4. Po lewej skasowały się dwójki, czwórki, przepraszam. O, zrobię granicę i co mi zostało? 1 druga x, a po prawej minus pół minus 4 to jest minus 4 i pół, czyli minus 4 1 druga. Co nam teraz przeszkadza? To mnożenie przez 1 drugą, czyli chcemy obie strony podzielić przez 1 drugą.
A co to jest dzielenie przez ułamek? To jest mnożenie przez odwrotność, czyli przez dwie pierwsze. Czyli inaczej mnożenie przez 2, bo 2 pierwsze to jest 2. No to mnóżmy. 2 razy 1 druga x po lewej i 2 razy minus 4,5 po prawej. Po lewej się skróciło, zostało x, a po prawej 2 razy minus, to będzie na pewno wynik ujemny, 2 razy minus 4,5, ja napiszę od razu 9. To każdy powinien wiedzieć, no ale dla wątpiących i słabych w ułamkach napiszę to tutaj. 2 razy minus 4,5. To jest to samo co 2 razy i teraz tą liczbę zamienię na ułamek niewłaściwy. Dajmy nawiasik. 4 razy 2 to jest 8, dodać 1 to jest 9 drugich. I teraz zobacz, dwójki się skracają, 1, 1, zostaje minus 9. Uwierzyli? Uwierzyli, czyli odpowiedzią jest x równa minus 9. Następny proszę. O, jak ładnie. Co zrobimy? Pozbędziemy się ułamków. Jak można to atakujemy, zwłaszcza, że przy x jest mianownik, to koniecznie tego świństwa trzeba się pozbyć. Musimy się tej dwójki i piątki pozbyć. Znów moglibyśmy najpierw mnożyć razy 2, później mnożyć razy 5, a najlepiej od razu pomnożyć przez 2 razy 5, czyli 10. Mnożę zatem lewą stronę. Tylko proszę Państwa, wszystko. Wszystko po lewej stronie. Czy nam się podoba, czy nie? No tak jest poprawnie. Tu się skraca, jest tu jedna dwójka, tu pięć dwójek, więc pięć razy to, co w liczniku, przepisuję pięć razy licznik. Nie robię tego w pamięci, zrobię sobie to w następnym kroku. A tu wykonuję. 10 razy x to jest 10x, 10 razy minus 1 to jest minus 10. No i prawa strona. Jedna piątka, dwie piątki, 2 razy 4, 8. Cóż dalej? Wykonam to mnożenie, oto tutaj, żeby móc uporządkować. 5 razy x to jest 5x, 5 razy 3 to jest 15. Resztę przepisuję i zaraz będę tutaj się brał za porządki. Najpierw x-y. 5x-ów i 10x-ów to jest 15x-ów. 15 odjąć 10 to jest 5, a prawa strona została 8. No i już jest, jesteśmy w domu. Najpierw się pozbywamy piątki, odejmując 5 od obu stron. Odejmuję zatem od lewej i odejmuję od prawej. Pach, pach, zostało 15x, 8 odjąć 5, 3. Teraz chcę się pozbyć tego mnożenia przez 15. Jak? Dzieląc obie strony przez 15. Proszę bardzo. Lewą stronę dzielę przez 15 i prawą stronę dzielę przez 15. Po lewej skraca się do 1, więc jest x, a po prawej 1 trójka. 5 trójek, czyli w liczniku 1, w mianowniku 5. I odpowiedź jest x równa 1 piąta. Następny proszę. O, jak ładnie. Czego się najpierw tu pozbędziemy? Tu mamy znowu przynajmniej dwie drogi. Moglibyśmy wymnożyć 2 trzecie razy x, 2 trzecie razy 5, ale ja najpierw się pozbędę. Od razu się tego pozbędę, bo tak samo w wielu poprzednich przykładach, jak mogę się pozbyć, to się pozbywam. Jak? Dzieląc obie strony przez 2 trzecie, czyli inaczej, mnożąc przez 3 drugie. No to mnożymy. 3 drugie razy 2 trzecie razy w nawiasie x plus 5 i prawa strona też 3 drugie razy 4 dziewiąte się tu nam skróciło wszystko i zostało x plus 5. Tu też się skraca, ale nie tak ładnie, bo tutaj same jedynki były, prawda? Czego nie napisałem. 1 trójka, 3 trójki. Jedna dwójka, dwie dwójki, więc u góry jest 1 razy 2, a u dołu jest 1 razy 3, czyli 2 trzecie. 2 trzecie. Czego się teraz musimy pozbyć? Tej piąteczki. Odejmujemy zatem minus 5 od obu stron. Od lewej i 2 trzecie od prawej. Po lewej zostaje x, a 2 trzecie minus 5 napiszę Ci tak, zobacz, 2 trzecie. A 5 to ile to jest 5 trzecich, żeby to było 5? No. No, to Ci pozostawię, bo to już nawet wstyd podpowiadać. Przepraszam bardzo. Odpowiedź jest 4. Piku miku. 4 i 1 trzecia. Oczywiście z minusem. No, kto nie wie dlaczego, to już korciło mnie, żeby pokazać. No, ale to jest na Boga trzecia klasa. Góra czwarta klasa. Równania rozwiązujemy w szóstej klasie, więc warto by wiedzieć, stąd wziął się taki wynik. Przedostatnie zadanie z tej grupy.
No naprzód, bracia, szczęście blisko. Czego się pozbędziemy? O, podobnie jak i tam. Pozbędziemy się tego mnożenia. Dzieląc obie strony przez 1/5, czyli mnożąc przez odwrotność, czyli przez 5 pierwszych, czyli inaczej po prostu mnożąc przez 5. Mnożymy. 5 razy 1/5, x przez 2 plus 3, 4, 5 razy 1/4. Skracam i zostaje mi tylko nawias. X przez 2 plus 3, 4, 5 razy 1/4 to jest po prostu 5/4. OK, teraz co piszemy dalej? No, dalej musimy się teraz pozbyć. X przez 2 to jest, o może napiszę tak, 1/2 x, będzie ci żwawiej. I na razie te 5/4 zostawię. Teraz się pozbywamy 3/4, odejmując 3/4 od obu stron. 1/2 x plus 3/4 minus 3/4 równa się 5/4 minus 3/4. Po lewej stronie została 1/2 x, a po prawej mianownik mamy ten sam, czwóreczka, więc liczniki odejmujemy. 5 odjąć 3, ile to jest? No nadal 2, czyli 2/4. Co teraz musimy się pozbyć? Mnożenia przez 1/2. Jak? Dzieląc obie strony przez 1/2, czyli inaczej mnożąc przez odwrotność, czyli przez 2/1, czyli inaczej mnożąc po prostu przez 2. Mnożymy zatem obie strony przez 2. 2 razy 1/2 x po lewej i 2 razy 2/4. Się nam skróciło, zostaw x, tu jest 1, tu 1 i tutaj co mamy? 2 razy 2 daje 4/4, 4/4 to jest po prostu 1, czyli x równe 1. Ostatni. No, ostatnie równanie w tej grupie, 6 zadań. Co zrobimy? X mamy w mianowniku. Mianownika się pozbywamy, zatem mnożąc obie strony przez x minus 2. Mnożymy x minus 2, przepisuję ten piękny ułamek i tutaj x minus 2 razy 2/3. Po skróceniu po lewej stronie zostaje 4, no a tu trzeba wymnożyć po prawej. X razy 2/3 to jest 2/3 x minus 2 razy 2/3 to jest 2 razy 2, 4/3. Mamy to po prawej stronie. No a 4/3 to jest ile? Tak na boku sobie napiszmy, 4/3 to jest nic innego jak 1 1/3. No to można to i tak napisać 2/3 x minus 1 1/3. Czyli ostatecznie mamy takie równanie, 2/3 x minus 1 1/3. Czego się pozbywamy? No teraz po jednej stronie mamy x, więc czyścimy. Najpierw czyścimy z tego elementu, dodając do obu stron 1 1/3. Dodajmy do lewej strony. I do prawej strony. Po prawej się zniesie, zostanie nam 8/3 x. Jakie 8? To 2/3, ja z tego 8 zrobiłem. Litości. Kolego Don Diego, teraz, o, teraz się to wszystko ładnie czyszczę. Czyszczę, jeszcze raz to przepiszę. 2/3. Spojrzałem i mi się z dwójki zrobiła 8, ale ładnie. 4, wracamy do obliczeń. 4 1/3. 4 dodać 1 to jest 5 i to jeszcze ta 1/3, to mamy 5 1/3 po lewej stronie. Czego nam tu jeszcze brakuje, proszę Państwa? Mianowicie oczyszczenia tego, co jest przy x, czyli te 2/3 nam tutaj przeszkadza. To mnożenie, więc będziemy dzielili obie strony przez 2/3, czyli inaczej mnożyli przez odwrotność, czyli przez 3/2. Proszę bardzo, tu sobie zrobię miejsce i wykonamy to działanie. Mamy mnożyć obie strony przez 3/2, czyli 3/2 razy 5 1/3 po lewej i 3/2 razy 2/3 po prawej. Prawa strona załatwiona na cacy, zostaje x, lewą stronę sobie zapiszmy. Żebyśmy mogli wykonać to mnożenie, co trzeba zrobić? Tą liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy. O, tą o. 5 razy 3, 15, dodać 1, 16/3. I zasuwamy skracanie. 1/3, 1/3, 1/2, 8/2. 1 razy 8 to jest 8, 1 razy 1, 1. Czyli 8/1 to jest nasz wynik. Czyli inaczej jak to napisać? Po prostu 8. I to jest nasz ostatni wynik w tej grupie zadań. Zapraszam do następnej.